Program informacyjny. Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także między innymi kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych. To jest 19.30, najważniejszy program informacyjny Telewizji Polskiej. Marek Czyż, zapraszam. Wczoraj obiecaliśmy Państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna. Dlaczego, by budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować. Marcin Antosiewicz. Ci z Państwa, którzy w ostatnich latach oglądali tylko TVP, pewnie nigdy nie dostali szansy, by wsłuchać się w argumenty tej grupy obywateli, którzy od blisko 5 lat codziennie wieczorem protestowali przed siedzibami Telewizji Polskiej, domagając się prawdy i prawdziwie publicznych mediów dla wszystkich. Wczoraj byli tu po raz 1363. Dosyć wredną rolą te szczujni było pogłębianie podziałów w Polsce, kopanie nowych rowów, nowych kanionów po prostu. Co tak emocjonalnie wyrażali protestujący, potwierdza nam Andrzej Krajewski, dziennikarz z ponad 50-letnim stażem i międzynarodowym doświadczeniem. Zwany dekret Bodnara. Od kilku lat uważnie śledzi programy informacyjne telewizji publicznej. Przygotowuje z nich krótkie relacje dla ludzi, którzy zrezygnowali z jej oglądania w geście protestu, bo czuli się manipulowani. Zupełnie inaczej byli traktowani ludzie swoi z PiS-u i zupełnie inaczej opozycja. Opozycja była zakrzykiwana. Cel jest oczywisty, utrzymać się przy władzy. To było zupełnie jasne. Cały przekaz był nastawiony na to, żeby zohydzić przeciwnika i pokazać jak najlepiej swoich ludzi. Według danych, które publikowała sama TVP, w ostatnich latach zdecydowanie więcej czasu antenowego oddawano politykom rządzącego PiS. Polityków opozycji ostro krytykowano, szczególnie w okresie kampanii wyborczej. Miasta, gminy i wsie, miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów. Jeden wspólny cel. Ja kandyduję po to, żeby nikt nas o 5 lat nie cofnął. 4 dni przed wyborami w wiadomościach jest taki pean na cześć pana prezydenta, który startuje. To jest coś niewyobrażalnego. Paski TVP, które powinny neutralnie informować, a nie brutalnie atakować przeciwników politycznych, przeszły do historii propagandy i manipulacji. W raporcie Rady Języka Polskiego uznano, że doprowadzają do rozpadu więzi społecznych. Język był, no, można powiedzieć, skrajnie tendencyjny. To właściwie tam ten język nie opisywał rzeczywistości, tylko kreował, tworzył alternatywną rzeczywistość. Właśnie dlatego demokratyczny świat krytycznie oceniał relacje publicznych mediów, a przez to również stan polskiej demokracji. W rankingu wolności prasy, który przygotowuje organizacja Reporterzy bez Granic, Polska z 18 miejsca w 2015 roku spadła obecnie na 57. Jesteśmy za Kosowem i jedno miejsce przed Burkina Faso. Situation of the Polish so-called public media. Sytuacja tak zwanych polskich mediów publicznych, które uważaliśmy raczej za mało bezstronne, bo były za bardzo zależne od rządzących, zainspirowała nas do przesłania Polsce rekomendacji, jak wprowadzić prawdziwie niezależne media publiczne. Nowa parlamentarna większość we wtorek przegłosowała uchwałę o konieczności naprawy mediów publicznych. Wezwała w niej rząd Donalda Tuska do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych. W uchwale oceniono jako niekonstytucyjną Radę Mediów Narodowych, którą w 2016 roku powołał PiS. W środę minister kultury i dziedzictwa narodowego odwołał rady nadzorcze i zarządy dotychczasowych spółek Skarbu Państwa, jakimi są Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa, i powołał nowe rady nadzorcze, które wyłoniły nowe władze mediów publicznych. Te media trzeba zwrócić Polakom. Dlatego zostały wybrane nowe władze, zostały wybrane w sposób prawidłowy, osadzone w polskim prawie
i zaczynają pracę. Zaczynają pracę nad telewizją dla wszystkich Polaków, rzetelną. Decyzja ministra została ostro skrytykowana przez Prawo i Sprawiedliwość, którego posłowie masowo weszli do budynków TVP, próbując je rotacyjnie okupować. Jedna z posłanek, członkini Rady Mediów Narodowych, pokazała nawet swoje zdjęcie z telewizyjnej reżyserki, w której decyduje się o kształcie i treści programu. Także prezydent jest niezadowolony z decyzji rządu. To jest anarchia. Co jest anarchią? Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa. Wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. No nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy. Wszystkie głosy, które zarzucają nieprawidłowość powołania tego, tak naprawdę są głosami ludzi, którzy stworzyli ten mechanizm zła. Są wściekli, są źli, dlatego że się im ten mechanizm zła odbiera. Rządząca koalicja zapowiada, że wkrótce rozpocznie pracę nad nową ustawą medialną, która na trwałe zagwarantuje im odpolitycznienie i niezależność. Do prac nad nowym prawem ma zostać zaproszona opozycja i prezydent. Wszystko jasne. To cały czas będziemy pilnować, nawet nowej władzy. Nawet z daleka. Nawet z daleka. Przed własnego ekranu. I przekazu, bo nie po to, żeśmy chodzili tyle lat, żeby po prostu odpuścić. Kontrola. I bardzo i dobrze. Zaufanie. Na to liczymy. Marcin Antosiewicz. Teraz nowy budżet w starej odsłonie, ale z dodatkami. Czas goni, budżet musi być uchwalony. Nowy rząd do projektu poprzedniej ekipy dodaje to, co politycy nowej większości obiecywali w kampanii. O podwyżkach i o wyzwaniach. Witold Tabaka. Nie tylko nauczyciele szkolni i akademiccy, ale również ci w przedszkolach od przyszłego roku mogą liczyć na podwyżki. Mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, bo nauczyciele w przedszkolach byli często pomijani. Nie wiem dlaczego, bo jest to praca specyficzna, w trudnych warunkach, wymaga od nas dużego poświęcenia. Dziś sprawą budżetu, w którym podwyżki są zapisane, zajął się Sejm. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest to ustawa. Budżet powstał w ekspresowym tempie 4 dni. Co do jego realizacji, minister finansów jest optymistą. Przewidujemy, że po silnym spowolnieniu gospodarki, które miało miejsce w bieżącym roku, w przyszłym roku nastąpi wyraźne ożywienie. Szacujemy, że w przyszłym roku realne PKB Polski zwiększy się o 3%. Jednak deficyt będzie jeszcze wyższy niż planowali poprzednicy. Według założeń rządu Mateusza Morawieckiego miał wynieść 165 miliardów złotych. Deficyt według rządu Donalda Tuska wyniesie 184 miliardy. Projektowaliście rekordowy poziom długu, rekordowy poziom deficytu, rekordowe potrzeby pożyczkowe, rekordowy poziom wydatków, najwyższą w całej Unii Europejskiej inflacja. Do tego chcecie nas łupić podatkami i składkami na rekordową kwotę. To de facto budżet dwóch rządów. Przewiduje podwyżki płac dla nauczycieli o 30% i pracowników strefy budżetowej o 20%. Uwzględnia też tak zwane babciowe oraz zwiększa dotację przedszkolną dla samorządów. Założono także podwójną waloryzację rent i emerytur w przypadku inflacji powyżej 5%. Będą pieniądze na 800+, zostają też trzynastki i czternastki. Największym zagrożeniem tego budżetu jest to, że już słyszymy zapowiedź jego zmiany. Czyli pracujemy na dokumencie, który raczej wygląda na draft, na szkic, a nie jest ostateczny. Koalicja rządząca przyznaje, że ten budżet trzeba będzie jeszcze zmienić, bo aktualny jest w większości spadkiem po rządach PiSu. Struktura budżetu też jest zła, za dużo na konsumpcję, za mało na inwestycje. No ale ten budżet będzie za kilka miesięcy nowelizowany, no bo musimy go dostosować do rzeczywistości. Bez wątpienia potrzebne będą też cięcia, przyznają eksperci. Oszczędności będą przede wszystkim na przykład w zamrożeniu inwestycji w CPK. Zamrożeniu, nie powiedziałem likwidacji. Przyszłorocznemu budżetowi pomogą środki z KPO, a podwyżki pensji nie tylko zwiększą deficyt, ale mają też rozpędzić gospodarkę. Oczywiście wyższe wydatki sektora finansów publicznych zwiększają popyt i są tym czynnikiem, który się będzie dokładał do tego ożywienia, bo tak czy inaczej perspektywy gospodarcze, jeśli chodzi o przyszły rok, są dobre. Co nie zmienia faktu, że dziurę budżetową trzeba będzie łatać. Minister finansów zapowiada konkretne działania, ale dopiero po audytach w ministerstwach. Witold Tabaka. Zostańmy jeszcze na trochę przy rachunkach, bo nadzieje na pieniądze w ramach KPO
są równie wielkie jak one same, ale nie wszystkie polityczne środowiska w Polsce podchodziły do nich z równym entuzjazmem. Raczej sceptyczna prawica miała swoje polityczne pewnie powody, dla których raz był to drugi plan Marszala, a raz drobny na chodniku. Obecna większość deklaruje starania o szybkie przelewy, ale to nie będzie proces ani szybki, ani łatwy. W Brukseli jest Dorota Pawełek. Dzień dobry, Doroto. Powiedz, kiedy, ile, no i co najważniejsze, pod jakimi warunkami Polska może liczyć na te fundusze? Pierwsze 5 miliardów bezwarunkowej zaliczki z KPO raczej nie będzie prezentem pod choinkę. Ale unijni urzędnicy, z którymi rozmawiałam jeszcze dziś rano, zapewniali, że zrobią wszystko, by te środki dotarły do Polski przed nowym rokiem, zgodnie z zapowiedzią Ursuli von der Leyen. Kolejne 7 miliardów euro z głównej puli KPO może trafić do Polski wczesną wiosną, ale tylko wówczas, jeśli Komisja Europejska uzna, że nowe polskie władze przywróciły niezależność sądownictwu. Taki symboliczny prezent minister sprawiedliwości wręczył unijnej komisarz do spraw rządów prawa i zapewnił, że ich przywrócenie to priorytet polskiego rządu. Wydaje mi się, że po raz pierwszy się zdarza, że spotykamy się z Komisją Europejską w takim duchu, że chcemy rzeczywiście współpracować i przyświęcają nam te same wartości. Kamienie milowe to warunki dołączone do Krajowego Planu Odbudowy, z którego do Polski ma trafić prawie 60 miliardów euro. Ponad 25 miliardów bezzwrotnych dotacji i 34 miliardy tanich pożyczek. Na te zablokowane przez spór o praworządność z Brukselą pieniądze od ponad 2 lat czekają polskie samorządy. I to są środki bardzo potrzebne nam, bardzo potrzebne samorządowcom, ale przede wszystkim potrzebne naszym mieszkańcom. Chcielibyśmy też wprowadzić system wymiany ogrzewania w mieszkaniach i częściowo komunalnych, ale przede wszystkim w mieszkaniach prywatnych. Pierwsze 5 miliardów euro zaliczki z KPO polscy samorządowcy mogą otrzymać jeszcze w tym roku. To pieniądze na inwestycje w energetykę, by uniezależnić Polskę od rosyjskich surowców. Wniosek o te środki, jak przypominała w programie Onet Europa europosłanka PiS, złożyły jeszcze poprzednie władze. To oczywiście decyzja i działania polskiego rządu, rządu Mateusza Morawieckiego. Przypomnę, że Donald Tusk po prostu to wykorzystał. Szkoda, że nie potrafi powiedzieć, że kontynuuje dzieło, że polityka, ta niedobra polityka wygrywa. Chciałbym, żeby nie kontynuował, bo to oznacza kompletną izolację Polski na arenie międzynarodowej. Komisja Europejska czeka na rozwiązania, które między innymi przywrócą standardy w dyscyplinowaniu sędziów i pozwolą na powrót do orzekania tych, którzy zostali bezprawnie odwołani. We wczorajszej uchwale polski Sejm zgodził się z taką oceną unijnych sądów. Bardzo szczegółowo przyglądamy się propozycjom ministra Bodnara i jego zespołu. Zbyt wcześnie, by oceniać, czy jest to wystarczające działanie, by spełnić kamienie milowe. Zmiany w sądownictwie to warunek odblokowania głównej puli pieniędzy z KPO, w tym pierwszych 7 miliardów euro, o które polski rząd wnioskował w ubiegłym tygodniu. Komisja musi otrzymać przekonujące dowody na to, że ruszył proces przywracania praworządności. Niekoniecznie to muszą być ustawy, ale jakieś inne wydarzenia, na przykład rozporządzenie Rady Ministrów. Nie ma nic na gębę, muszą zdarzyć się fakty. Te fakty, one mają charakter zarówno prawny, jak i polityczny. Podobnego zdania są zagraniczni europosłowie, którzy przez ostatnie 8 lat śledzili i krytykowali zmiany w polskim sądownictwie. Chcemy, by te pieniądze dotarły do Polski. Ci, którzy blokowali praworządność, już tego nie robią. Jeśli Komisja Europejska uzna, że działania polskiego rządu przywracają niezależność sądownictwu, to uruchomi nie tylko pieniądze z KPO, ale również z Funduszy Spójności, czyli w sumie prawie 140 miliardów euro. Dorota Bawołek, Bruksela. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są już posłami. Decyzję o wygaszeniu ich mandatów podjął marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To konsekwencja prawomocnego wyroku za aferę gruntową. Obaj politycy zostali przez sąd skazani za przestępstwo umyślne. Prawo i Sprawiedliwość stanowczo protestuje i mówi o politycznym wyroku. Głos zabiera także prezydent, który upomina: ułaskawiłem skutecznie, przesłanek do wygaszenia mandatów nie ma. Dziś na sejmowej stronie pojawiły się dwa postanowienia. Marszałek Hołownia wygasił mandaty poselskie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To otwiera drogę do odbycia przez nich kary 2 lat więzienia. Byli ministrowie mogą się od tej decyzji odwołać do Sądu Najwyższego. Decyzja marszałka Sejmu to konsekwencja prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał polityków za przekroczenie uprawnień w związku z tak zwaną
aferą gruntową. W 2015 roku, jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Tę decyzję zakwestionował Sąd Najwyższy i uznał ułaskawienie za bezskuteczne, nakazując sądowi okręgowemu ponowne rozpatrzenie sprawy. Przenosimy się za ocean. Tam nie milknął echa decyzji Sądu Najwyższego stanu Colorado, który wykluczył Donalda Trumpa z prawyborów. Sąd orzekł, że Trump nie może być ponownie prezydentem ze względu na udział w powstaniu przeciwko Stanom Zjednoczonym. Chodzi o słynny atak na Capitol, do którego zdaniem demokratów zagrzewał były prezydent. Sandra Meunier. Losy demokracji leżą w rękach najważniejszego amerykańskiego sądu. To chyba jedyna kwestia, w której zgadzają się zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy Donalda Trumpa. To jest zła decyzja. Uważam, że to rażące naruszenie praworządności. Atak na Kapitol 6 stycznia 2021 roku był bezprecedensowym atakiem na siedzibę amerykańskiej demokracji. I to właśnie rola, jaką w trakcie szturmu odegrał były prezydent, jest podstawą do historycznego wyroku sądu, zgodnie z którym został wykluczony z prawyborów w Colorado. Nie oznacza to jednak, że Trump wypadnie z walki o najważniejszy urząd w kraju. Republikanie nadal mogą go nominować. Gdyby to się miało utrzymać, to spowodowałoby ogromny kryzys, ogromne wątpliwości co do wchodzenia nie do końca uprawnionej instancji w cały proces wyborczy. Wyrok sędziów z Colorado to dopiero początek polityczno-prawnego sporu. Desperacko chcą nas powstrzymać wszelkimi niezbędnymi sposobami. Aby wygrać te wybory, są gotowi naruszyć Konstytucję Stanów Zjednoczonych. O tym, czy 14. poprawka ma zastosowanie, powinien zdecydować sąd, ale z pewnością popierał bunt. Nie ma co do tego wątpliwości. Żadnych. Zero. I tu pojawia się znak zapytania. Paragraf 3 14 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zabrania sprawowania urzędu osobom, które zaangażowały się w rebelię. Problem w tym, że nie jest on precyzyjny. Jedna rzecz to jest to, czy poprawka obejmuje prezydenta jako urzędnika państwowego, czy nie. A druga rzecz, czy zachowanie Donalda Trumpa 6 stycznia, nawoływanie do idziemy na Kapitol i tak dalej, mieści się w ramach definicji słowa insurrection, czyli rebelia. A to oznacza, że przyszłość Donalda Trumpa leży w rękach Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Sandra Meunier. Dramat na ulicach Pragi. Ludzi uciekających w panice i kryjących się na Gzymsie, tuż pod dachem wysokiego budynku. Widać na zdjęciach, które dotarły do nas ze stolicy Czech. W strzelaninie, do której doszło na praskim uniwersytecie, zginęło co najmniej 15 osób, a 24 zostały ranne. Jak informują czeskie służby, napastnik to 24-letni student. Najpierw w rodzinnej wsi zamordował ojca, a potem zadzwonił na policję. Poinformował, że jedzie uzbrojony do Pragi. Pracownicy uczelni dostali e-mail z informacją, że w jednym z budynków jest strzelec. Nakazano, by nie ruszali się z biur, zaryglowali drzwi, zabarykadowali je meblami i zgasili światło. Plac Jana Palacha został odgrodzony i otoczony przez policjantów z karabinami, a okoliczne ulice ewakuowane. Po południu czeski minister spraw wewnętrznych Vít Rakušan powiedział tamtejszej telewizji publicznej, że osoba, która otworzyła ogień, nie żyje. Dodał, że na miejscu nie ma innych podejrzanych i nie ma zagrożenia, ale prosił mieszkańców Pragi o współpracę z policją. Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz i opozycjonista, spędzi w Łagrze kolejne święta Bożego Narodzenia. Reżim Aleksandra Łukaszenki więzi go już ponad 1000 dni. Mateusz Lachowski. Andrzej Poczobut został zatrzymany prawie 3 lata temu. Dlatego, że chciał, aby jego kraj był wolny i miał odwagę krytykować białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę. W tym roku usłyszał wyrok 8 lat Łagru. Skazano go na podstawie fałszywych zarzutów o wzniecanie nienawiści. Teraz jest w Nowopołocku w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Przez cały czas przebywa w karcerze. Jest w miejscu, który jest taką fabryką do niszczenia ludzi, do powolnego ich wykańczania w koszmarnych warunkach. To nie pierwszy raz, kiedy Poczobut jest więziony przez białoruski reżim. Wcześniej był aresztowany w 2011 i 2012 roku. Mimo strasznych warunków, w jakich przebywa dziennikarz, nie poprosił białoruskiego dyktatora o łaskę. Ciągle jest nieugięty, niepokorny, ciągle się stawia, ciągle
pokazuje swoją moralną wyższość nad systemem białoruskim i jego funkcjonariuszami. O uwolnienie Andrzeja Poczobuta apelowały polski Sejm i Senat, Parlament Europejski i instytucje Unii Europejskiej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że dotychczas robiło wszystko, aby doprowadzić do jego uwolnienia. Efektów jednak brak. Wyciągnięcie Poczobuta z łagru to jedno z najważniejszych zadań stojących przed ministrem Radosławem Sikorskim. Andrzej Poczobut stał się dla nas wszystkich symbolem niepodległego ducha, wiary w ideę wolności. On jest w więzieniu dlatego, że reżim Łukaszenki się go boi. Od czasu do czasu pojawia się ktoś taki jak Andrzej, który niezłomnie pokazuje, na czym polega stanie przy wartościach. I za to, myślę, wszyscy jesteśmy mu wdzięczni. Każdy, kto chce wesprzeć Andrzeja Poczobuta i jego bliskich, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl, wysyłając wirtualną kartkę. Portal wydrukuje i dostarczy życzenia do rodziny Andrzeja Poczobuta. Myślcie o Andrzeju. To jest prawdziwy, niezłomny dziennikarz. To jest prawdziwy po prostu Polak, wierzący w to, co piękne w naszej historii. Człowiek, z tego można się po prostu, można czerpać wzór. Nie zapominajmy o Andrzeju Poczobucie, który sam trwa przeciwko całemu aparatowi autorytarnego białoruskiego państwa. Już od ponad 1000 dni. Mateusz Lachowski. Ciche święta w Betlejem, miejsce, w którym początki ma chrześcijaństwo, ponownie zmieniło się w miasto duchów. Wojna tocząca się zaledwie 70 kilometrów dalej wystraszyła pielgrzymów, turystów. Dla mieszkańców Betlejem to groźba katastrofy finansowej. Blanka Dżugaj. To będzie naprawdę cicha noc w Betlejem. Zamiast śpiewu kolęd i głosów turystów, ciszę w Ziemi Świętej przerwać może najwyżej ten dźwięk. Tocząca się w regionie od października wojna Hamasu z Izraelem zamieniła Betlejem w miasto duchów. To najgorsze święta w moim życiu. Betlejem, jako miejsce narodzin Chrystusa, to dla wiernych miejsce szczególne. Przed pandemią ruch pielgrzymkowy był podstawą lokalnej gospodarki i zapewniał utrzymanie większości mieszkańcom. Betlejem jest zależne od pielgrzymów i turystów. O tej porze roku zwykle jest tu pełno ludzi. W mieście zamieszkanym przez niespełna 90 tysięcy osób jest 56 hoteli, setki lokali usługowych, warsztatów tradycyjnego rzemiosła oraz restauracji. W rekordowym 2019 roku Betlejem odwiedziło około 150 tysięcy osób. To liczba mieszkańców Bytomia. W 2020 i 2021 roku sektor turystyczny Betlejem stracił 1,5 miliarda dolarów. Ubiegłoroczne święta dawały nadzieję na poprawę sytuacji. Betlejem odwiedziło wówczas 120 tysięcy osób. Pierwszy raz widzę takie Betlejem, a mieszkam tu od 35 lat. Bank Światowy przewiduje, że na skutek wojny Izraela z Hamasem w 2024 roku palestyńskie PKB spadnie minimum o 6%. Szczególnie mocno wojna wpływa właśnie na turystykę. W Betlejem hotele, restauracje i sklepy znów świecą pustkami. Hotel jest całkowicie pusty, nie mamy gości. Mieliśmy rezerwację także na przyszły rok, więc oczekiwaliśmy bardzo udanego 2024 roku. Wszystkie zostały odwołane. Nie ma gości, więc nie ma pracy. Kanawati, jak wielu innych właścicieli lokalnych hoteli i restauracji, musiał zwolnić pracowników. Mieszkańcy Betlejem mówią wprost: walczymy już tylko o przetrwanie. Nie chcemy tracić wiary, potrzebujemy nadziei na przyszłość dla naszych dzieci. W tym roku nie będzie obchodów Bożego Narodzenia w Betlejem i Palestynie. Świętowanie jest niemożliwe, gdy w Gazie giną ludzie. Nie ma choinki, nie będzie świątecznej parady, ulicami Starego Miasta nie będą się przechadzać Mikołajowie. Jest za to żłóbek z Jezusem pod gruzami, bo zdaniem wielu mieszkańców miasta, gdyby Jezus urodził się teraz, przyszedłby na świat w Gazie. Blanka Dżugaj. Aż trudno sobie wyobrazić, że święta mogą tak wyglądać. Tym bardziej, że u nas świąteczne przygotowania na ostatniej prostej. Ci, którzy zakupy mają jeszcze przed sobą, muszą przygotować się na wydatki. Jest drożej niż przed rokiem, ale dodajmy nieznacznie. Najwięcej wydamy na produkty spożywcze. Milena Bobrowska.
Przed świętami znów musimy przygotować się na duże wydatki. Najdroższe, no to są ryby. Święta najważniejsze, rodzina, więc to jest no. A poza tym raz do roku są, więc można coś tam wydać. Na najbliższych się nie oszczędza. Każdy sobie zamawia inne ciasto, każdy zamawia inne danie. Już wydałam kupę forsy. Średnio wydamy blisko 1500 zł. Najwięcej na zakupy spożywcze. Na szczycie listy w wielu domach niezmiennie jest karp. To koszt 25-30 zł za kilogram, więc podobnie jak rok temu. Ceny większości pozostałych produktów potrzebnych do przygotowania tradycyjnych świątecznych potraw tylko nieznacznie się zmieniły. Jeżeli w zeszłym roku mówiliśmy, że mamy rekordowo drogie święta, to w tym roku możemy powiedzieć, że mamy tak samo rekordowo drogie jak w zeszłym roku. Według raportu Związku Banków Polskich sama kolacja wigilijna będzie nas kosztować nieco ponad złotówkę więcej niż ubiegłoroczna, ale w stosunku do cen sprzed 2 lat mamy już wzrost o blisko 30%. Myślę, że większość z nas jednak poczuje, że święta to są święta, ale na pewno z pieniędzmi dawanymi ostrożnie niż dawniej. W tym samym czasie toczy się gra rynkowa i bardzo wiele sieci, znając polskie przyzwyczajenia, wiedząc, że w grudniu ruszymy tłumnie na te zakupy, proponuje taką ilość promocji, że mniej więcej jesteśmy w stanie wydać podobne kwoty. Oczywiście chcemy oszczędzać, ale nie przesadnie. Jeżeli się planuje z wyprzedzeniem, powie się na promocję, można z takimi cenami jak w tamtym roku. Plecak dla mamy, nauszniki dla dziadka, skarbonkę dla babci i płytę dla taty. Strasznie drogo jest. Bardzo drogo. Na pocieszenie mam to, że moim zdaniem choinki nie zdrożały specjalnie w tym roku, a nawet może staniały. Choć to nadal nie mały wydatek. Mogło być lepiej, ale najgorzej nie jest. Jak bo tradycja, rzecz święta. Milena Bobrowska. Szanowni Państwo, Telewizja Polska to nie tylko rzetelne informacje, ale ulubione Państwa seriale, programy, teleturnieje, do których nikt Państwu prawa nie odbierze. Wracamy do Państwa domów. Chcemy wrócić do tych, którzy w ostatnich latach nie widzieli dla TVP miejsca na swoich pilotach, swoich odbiorników. Telewizja publiczna wraca do swoich widzów, czyli do swoich właścicieli, do społeczeństwa, do wszystkich i do każdego niezależnie od światopoglądu, wieku, zainteresowań, religii. Oferta mediów publicznych zapewnić ma treści dla najszerszej grupy odbiorców. Naprawdę potrzebujemy tego zrozumienia i zgody, żeby telewizja była i ogólnie, żeby media publiczne były takim, można powiedzieć, balsamem na nasze kłótnie i na to wszystko, co nas dzieli. Młodzi mówią, że uciekają od mediów publicznych zrażeni ich brakiem obiektywizmu. Profesor Wiesław Godzic, medioznawca, rozumie tę ucieczkę i wierzy, że młodzi będą w stanie wpłynąć na zmiany. Sam będzie śledził je z uwagą. Z tym, że żadnej taryfy ulgowej. Oglądamy i krytykujemy, ale myślę, że gorzej już być nie może niż było. Telewizja publiczna należy do społeczeństwa i głos obywateli, a nie polityków, powinna wyrażać. Nie ma wątpliwości medioznawca. To musi być telewizja, która ma autorytety. To musi być telewizja, która opiera się politykom, a polityków gdzieś tam w trzecim rzędzie ustala. Bezstronność, przestrzeń dla rozmowy, dyskusji, debaty dla miłośników różnej muzyki, różnych filmów, fanów teatru, filharmonii i dla tych, którzy wolą inny rodzaj rozrywki, ma być miejscem na różne gusty i różne potrzeby. Nikt oczywiście nie będzie zdejmował Państwa ulubionych seriali, które goszczą w Państwa domach od 10, 20 czy nawet więcej lat. Jak miłość na dobre i na złe, ta oferta oczywiście zostanie. Będzie też wiele innych atrakcyjnych pozycji, natomiast prawdą jest, że pewnych rzeczy nie będzie na antenach Telewizji Polskiej. Nie będzie chamstwa, nie będzie szczucia, nie będzie wykluczania. Będzie budowanie wspólnoty. Nie będziemy dzielić, ale będziemy łączyć. Takie momenty wspólnoty zapewniała niegdyś z tej anteny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Budowały wspólnotę wydarzenia sportowe, radość w ważnych momentach dziejowych, jak wejście Polski do NATO i Unii i wspólny smutek w momentach dramatycznych, kiedy byliśmy, choć na krótko, naprawdę zjednoczeni. Telewizja ostatnich 8 lat pracowała nad tym, by podzielić Polaków. Słynne paski grozy były aż tak groźne, że stały się śmieszne. I śmiech stał się głównym antidotum na propagandę TVP. Wybory przegrali szkalę patriotów. Polacy zasługują na źródło informacji, które będzie niezawodne,
będą wiedzieli, że mogą mu zaufać. Sondaż CBOS-u z tego roku pokazuje, jak ostatnie lata zniszczyły zaufanie do telewizji publicznej. W ciągu ostatniej dekady spadło ono o połowę i już tylko co czwarty Polak pozytywnie ocenia wiarygodność tego medium. Ja mam ogromną nadzieję i wielką radość, że będziemy mieli moim zdaniem telewizję obiektywną, demokratyczną, telewizję, która będzie dla wszystkich obywateli. Wszyscy płacimy na tę telewizję, a ja 8 lat nie otworzyłam żadnego kanału publicznego. Dla edukacji media publiczne mają niebagatelne znaczenie. Krystyna Górnicka, nauczycielka szkoły podstawowej, wskazuje szczególnie na jej wartość służącą do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Przydałyby się tutaj na pewno programy, które by zaopatrywały niezbędną wiedzę naszych uczniów, żeby mogli tutaj w przyszłości stanąć jako pełnoprawni, pełnoletni obywatele, którzy znają swoją sytuację w społeczeństwie. Odbudowa telewizji publicznej będzie wymagała prac wielu środowisk, kompleksowej ustawy medialnej, wysiłków społecznych. Student dziennikarstwa życzyłby sobie, by równać do najlepszych. Myślę, że BBC może stanowić przykład dobrej telewizji publicznej, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie. Jeśli media się nazywają publiczne, to muszą reprezentować całą publiczność. I to się tylko osiągnie, jeśli rzeczywiście są bezstronni. Muszą być niezależni od rządów, niezależni od opozycji. To wszystko jest nieważne. Najważniejsze musi być publiczność. Bezstronna informacja pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji przez jednostkę i całe społeczeństwo obywatelskie. Taki właśnie przekaz dostaną Państwo z telewizji publicznej. Małgorzata Nowicka-Wtowicz, Wiadomości. Proszę krytykować. Będziemy słuchali. Jak będzie trzeba, to będziemy naprawiali. Obiecujemy to Państwu. I tyle dziś w 19.30. Zapraszam jutro na 19.30. Do zobaczenia.